No niekoniecznie w taką piękną pogodę, ale Państwo mieli życzenie nas zaszczycić i przyszliście. To serdeczne, serdeczne wszystkim dzięki. Witamy wszystkich, każdego z osobna. Chciałabym w imieniu własnym i całego naszego klubu złożyć Państwu, Wam, Waszym rodzinom, bliskim, jak najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia, cierpliwości, pogody ducha. I proszę Państwa, z całego serducha mówię, proszę, żeby nikt nie miał sytuacji, żeby się nie przydarzyła mu sytuacja bycia samotnym wśród tłumu. Żebyście na swojej drodze spotykali ludzi życzliwych, empatycznych, żeby uwzajemniana była wasza dobroć, serdeczność, a na pewno będzie życie dla nas wszystkich łatwiejsze. Musimy się wspomagać. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Bye.
szepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony, bo nadszedł czas i dziecię się zbudziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość, maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej, dziś cała ziemia i niebo lśni. Dla tej miłości maleńkiej, maleńka miłość w żłobie śpi. Maleńka miłość przy Matce Świętej, dziś cała ziemia i niebo lśni. Dla tej miłości maleńkiej, porzućmy zło, przestańmy złem się bawić i czystą łzą spróbujmy serce zbawić. Bo nadszedł czas, już dziecię się zrodziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość, maleńka miłość zbawi świat. Maleńko miłość chrońmy z lękiem, dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość zbawi świat. Maleńko miłość chrońmy z lękiem, dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości maleńkiej.
No dzisiaj mieliśmy kolędowania międzypokoleniowe, które na celu miały zbliżenie środowiska pokoleniowego w uczestnictwie czynnym śpiewania kolęd, a to coś więcej niż śpiewanie kolęd, samo śpiewanie. To jest takie zjednoczenie się, taka wspólna więź i o to nam chodzi. Organizatorem tej imprezy był Klub Seniora w Rzeczycy i w tym roku postawiliśmy na dzieci, młodzież. Były dzieciaczki, grupa dzieci z przedszkola, z Rzeczycy, ze szkoły dzieci ze szkoły podstawowej w Rogoźnicy, z wolontariatu. Miały być dzieci z domu dziecka, no ale szczęśliwie udało im się wyjechać, z którymi też współpracujemy. To nas bardzo cieszy, bo widzimy ich rozwój i chcemy nawet poprzez to im pomóc w osiąganiu swoich celów, bo zawsze mówię, trzeba sięgać po marzenia. Były wystąpienia dziadków z wnukami? Oczywiście, że tak. I to było typowe międzypokoleniowe. Tak, dziadkowie z wnukami, mamusia z córką, czy solowe występy dzieci. Mamy mnóstwo. Integracja nie tylko rodzin właśnie, ale też całego społeczeństwa, miejscowości i okolic. I to jest w głównym założeniu naszym. Bo człowiek po to żyje, żeby wśród ludzi, żeby współistnieć, współżyć z tymi ludźmi, prawda? Ktoś kiedyś powiedział wielki, że człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi. I to jest prawda. Do tego dążymy. Oprócz samych tych występów, to samo spotkanie się, prawda? A w tym świecie takim zapędzonym nie mamy wiele takich okazji, żeby usiąść, pogadać, pośmiać się, pożartować. Musimy po prostu wbrew wszystkiego, mimo wszystko, mimo niesprzyjających warunków, jakoś to do przodu pchać. Z nadzieją i wiarą do przodu. Z nadzieją i wiarą. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Chciałem bardzo serdecznie, Tereska, podziękować wszystkim członkom Klubu Seniora, że dzisiaj nas zgromadzili w tej świetlicy wiejskiej. Wiecie, najradośniejsze święta to są święta Bożego Narodzenia. Zawsze nam się kojarzą z białym opłatkiem, z dobrymi życzeniami, z takim przepływem fajnej energii. Ciepło ogniska domowego, no i te życzenia, gdy łamiemy się białym opłatkiem. Ale również nie ma nic piękniejszego jak nasze polskie kolędy. One jednoczą, one pokazują, że jesteśmy razem i możemy być razem. Tak sobie myślę, moi drodzy, że w tym dzisiejszym świecie chodzi o to, aby być razem, aby móc razem cieszyć się takimi chwilami, aby doceniać ludzi, którzy są obok nas, są z nami razem i wspólnie pokolędować. Spokojnego roku 2023. Przede wszystkim w zdrowiu i w życzliwości. Bądźmy dla siebie mili, bądźmy życzliwi. A jeżeli też niekiedy widzimy świat inaczej, to dobrze, bo każdy z nas jest inny. Życzę Państwu pomyślnego nowego roku 2023. Ja chciałbym tak tylko dodać jeszcze jedno piękne słowa świętego Augusta, które interpretował jakby miłość, co to jest. I twierdził, że prawdziwa miłość to stoi na dwóch nogach. Jedna jest dla Boga, druga dla drugiego człowieka. I wydaje się, że to jest takie jakby nasze ogląd życia, że tak powinniśmy żyć. I mimo, że nieraz na pewno jak mi żona zupę przesoli, no to jest trochę to Pani niewygodne. Bogusiu, Pani Bogusiu, zapraszamy do nas. Ale trzeba jeździć i iść dalej. Dlatego dziękując za zaproszenie,
cieszę się, tak jak pan wójt nieraz i pokazujemy to w powiecie, w województwie, w Polsce, że mamy tak wspaniałych ludzi, tak wspaniałych mieszkańców, takich seniorów, którzy właśnie budują te pokolenie, bo przecież to wy dla nas jesteście już z wójtem niedługą inspiracją do tego, jak trzeba żyć później. Dla mnie już. Ale są i małe dzieci, dlatego z całego serca też od pana starosty, który też was uwielbia i jest za wami, zresztą widzicie teraz, jeżeli chodzi o ten taki nowy rok, no mamy tak z panem wójtem, tak po cichu plany, tę drogę powiatową do kiedyś zrobić, z przebudową mostu, no będziemy się starać. Ale jeżeli... Nie mów kiedyś. Ale nie, w tym nowym roku, obyśmy byli zdrowi, jak najbardziej po tym COVID-zie, po tym wszystkim mogli się spotykać, żeby już nas nigdy nie dotknęła strefa, której zamykali nas. Cieszmy się tymi świętami i tak jak pan wójt powiedział, mam tak o, jeszcze, bo on tej nie zna, bo kiedyś chodziłem po kolędzie, opowiadałem mu, jak z Jelnicy nas chłopaki pognali, bo weźliśmy w ich teren już po te pieniążki tam i śpiewać. Tak o kolędy chciałbym wam, które jeszcze dwie zwrotki pamiętam, tak o. A kobiety później, ale tak o, jak toż robiliśmy my kolędniki i to było... Anioł Pański otoczony światłością dokoła, objawił się dziś pastuszkom i tak do nich woła. Wraz, wraz, pasterze, grają stoczki na lirze, do Betlejem w cieście, dzieciom tą cieście. Objawił się nam Zbawiciel z dawna pożądany, który skruszył moc na czosku i piekła kajdany. Wraz, wraz! A teraz czas na lata starości. Ja zapraszam. Daniel, chodźcie do nas. I wątka. Otóżmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością, a Maryję Matkę Jego z godnością, z godnością. Niech tu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Niech tu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Nie jeden z nas czasem robi jakiś błąd, czasem się zdarza dwa razy pod rząd. Ufa tym, co nie warci ufania, kocha tych, co nie warci kochania. Ale kto wie, czy za rogiem nie stoją anioł z Bogiem i warto mieć marzenia, doczekać ich spełnienia. Kto wie, czy za rogiem nie stoją anioł z Bogiem, nie obserwują zdarzeń,